Mistrz świata w boksie, Tomasz Adamek robi pompki. Tak na pierwszy rzut oka faktycznie te pompki są niepoprawne, bo niepełny zakres ruchu, bo wypchnięta głowa, taki krótki, szybki ruch. Można byłoby sporo tutaj poprawiać. Jednak nie znamy kontekstu, bo jeśli faktycznie on by w ten sposób wykonywał swój trening siłowy i każda seria wyglądałaby w ten sposób, no to słabo. Dostateczna ocena nawet się nie należy. Jednak być może jest to, nie wiem, 10. seria pompek, gdzie przez 9 serii było wszystko naprawdę dobrze, a to są jakieś ostatnie wymuszone powtórzenia, gdzie już nie miał siły, ale siłą charakteru, powiedzmy, zrobił ostatnie kilka powtórzeń po to, żeby jeszcze bardziej się zmęczyć. Może to jest trochę naciągane z mojej strony, ale uważam, że mistrz świata to pewnie wie, co robi, jeśli chodzi o pompki. Więc nie znam kontekstu, nie mogę hejtować. Jeśli to jest jego standardowy trening, no to dużo jest do poprawy, ale być może ma to też jakiś sens. Kurde, naciągane to wszystko, no ale wiecie, o co chodzi.